Chciałabym zaprezentować króciutko bardzo dobre badanie, gdzie rzeczywiście badano, czy uzależnienie od jedzenia może być predyktorem leczenia. No i okazało się, że było to na niedużej grupie, ale nie ma tak dużo badań, takich naprawdę dobrze przeprowadzonych metodologicznie. To jest dobry zespół, więc pozwoliłam sobie ich zaprezentować. 42 osoby z bulimią, 29 z BED, no a food addiction oceniano na skali, zaraz pokażę, uzależnienia od jedzenia. I wyniki potwierdziły wysoką częstość występowania uzależnienia od jedzenia u pacjentów z zaburzeniami objadania się, około nawet 90%. I rzeczywiście uzależnienie od jedzenia było związane z gorszym rokowaniem w grupie BED. To jest ten Yale Food Addiction Scale. My mamy też adaptację tej skali, o ile wiem. Jest również w pracy, bo też byłam jednym z sędziów kompetentnych. Powstaje skala, tutaj Fundacja też Fit Mind, chciałabym tutaj im podziękować, zaangażowanie. Opracują adaptację uzależnienia od cukru. Tak, bo tu jest rzeczywiście duży problem uzależnienia od cukru. No właśnie, jakie podobieństwa mamy między BED a uzależnieniem? No utrata kontroli, bardzo silne pragnienie jedzenia, ruminacja myśli. Te myśli nie mogą zakończyć się. Cały czas kontynuacja kompulsyjnego zachowania, pomimo negatywnych konsekwencji, wzrost tolerancji i psychiczne objawy odstawienia. Różnice, no BED tak naprawdę jest rozpoznawany, jak Państwo już wiecie, zaburzeniem psychicznym uznanym przez kryteria IDSM-5 i ICD-11, natomiast nie ma jeszcze na tyle dowodów evidence-based, żeby można mówić o uzależnieniu od jedzenia. Także nie jest to ten problem nie jest jeszcze wprowadzany do klasyfikacji, nie jest jeszcze formalnie uznany. W BED na pewno mamy większą świadomość choroby i chęć zmiany. W SPA, czyli właśnie w uzależnieniu od substancji psychoaktywnych, mamy system iluzji i zaprzeczeń, jak Państwo wiecie, zaprzeczanie, minimalizowanie, także to jest zasadnicza różnica. I tutaj oczywiście jest tylko, można powiedzieć, takie psychologiczne objawy odstawienia. Tutaj próbowałam porównać, bo też z moją doktorantką, panią Anią Walendą, przeprowadzaliśmy taki projekt, porównując kobiety, które się objadały, z kobietami, które są uzależnione od alkoholu. To, co łączy oba zaburzenia, to zmiany w obwodach korowo-prążkowiowych, zmieniona funkcja kory przedczołowej, wyspy kory oczodołowej, czołowej i prążkowia. To są te struktury, które pokazywałam na slajdzie. Zmiany w układzie dopaminergicznym, noradrenergicznym, GABAergicznym, o tym mówiłam, ale jeszcze rzeczywiście mówimy tutaj o opioidach. To jest kolejna też eksploracja tego układu. Zmieniona aktywność ośrodka nagrody, zaburzenia ośrodka głodu i sytości w podskórzu. Impulsywność, kompulsywność. W obu zaburzeniach mamy i impulsywność, i kompulsywność, które są związane również ponownie ze zmienionymi funkcjami mózgu w obwodach tych korowo-prążkowiowych, tak? Które również odpowiadają za te zaburzenia impulsywne, kompulsywne, grzbietowe, prążkowie, warto sobie zapamiętać za zachowania kompulsywne. Zmiany w układzie dopaminergicznym również przyczyniają się do impulsywności i kompulsywności i zwiększona wrażliwość na nagrodę. Tu jest też problem z przerzutnością uwagi, tego set shifting w BED. Króciutko o nowych formach terapii. Ja nie wiem, ile ja mam czasu. Czy ktoś kontroluje? Tak? Mam jeszcze troszkę czasu? Dobrze. Tak, śpieszę się bardzo. Drodzy Państwo, jak pomóc w tym zaburzeniu? I na pewno też Państwo w swojej praktyce klinicznej będziecie spotykać z ludźmi, którzy mają otyłość psychogenną, gdzie rzeczywiście problem objadania się
jest ogromnym cierpieniem dla tej populacji kobiet czy mężczyzn. To, co się dzieje, jeśli chodzi o kompulsywne objadanie, to nie chodzi tylko o dopaminę, ale konsekwencje takie negatywne są bardzo duże, bo wiążą się z otyłością, wiążą się bardzo najczęściej też z insulinoopornością i cukrzycą. Także konsekwencje są tak naprawdę bardzo trudne dla tej populacji, dlatego też jest to bardzo istotne, żeby umieć pomóc. Więc staramy się rozpoczynać, tak, jeśli chodzi o farmakoterapię, od SSRI-ów. Często pomagają, ale czy wspomagają? Czy rzeczywiście można wyleczyć SSRI-ami BET? Nie. Ja myślę, że to na pewno pomoże. Stosujemy normotymiki, lamotryginę, okskarbamazepinę. Topiramat jest właśnie znany jako taki normotymik, który hamuje ośrodek sytości. I o czym mówię, też jest stosowane w leczeniu otyłości, gdyż BET bardzo często idzie w parze z otyłością. Czekamy, drodzy Państwo, na Elvans. Czekamy. Myślałam, że już może będzie jeszcze w grudniu, może będzie w styczniu. Lisdex amfetamina. Czekają na ten produkt rodzice, świat się już nim cieszy, jest zarejestrowany w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o napadowe objadanie się, ale głównie tu chodzi o ADHD i dzieci. Bardzo wiele dzieci nie odpowiada na medykinet, na metylfenidat i jest dużo nadziei związanych z Elvans. Jeśli chodzi o inne formy terapii, naltrexon, ja stosuję często Naltrex. On ogólnie ma, tylko oczywiście off-license, tak? bo nie ma rejestracji w BEDzie. On jest zarejestrowany do leczenia uzależnień od opioidów i alkoholu, ale nasze doświadczenie, jak rozmawiamy na forum psychiatrycznym, jest takie, że też pomaga Naltrex w uzależnieniach behawioralnych. Także też się tym wspieramy. Mysimba to jest właśnie taki lek, na pewno Państwo słyszeliście, który jest połączeniem naltreksonu i bupropionu. Bupropion to jest takie wow teraz w psychiatrii, tak? Bo on działa na układ dopaminergiczny. Czyli tak naprawdę tu mamy połączenie bardzo inteligentne, jeśli chodzi o mechanizm działania, bo mamy połączenie w Mysimbie działania opioidowego i dopaminergicznego. I powiem teraz o tych lekach GLP-1 króciutko. Na pewno Państwo słyszeliście, bo na pewno co druga, co trzecia pacjentka Państwa, jestem przekonana, przynajmniej tak jest w mojej, jeśli chodzi o moją klientelę, leczy cukrzycę typu drugiego, ale najczęściej leczy otyłość analogami GLP-1. Co to są te analogi, tak? Poza tym, że są modne i drogie, tak? I bardzo często stosowane. To są dosyć inteligentne leki, tak? One wywierają wpływ na receptory, które kontrolują apetyt w mózgu i wiążą się z takim hormonem, który się nazywa glukagonopodobny, peptyd 1, GLP-1. On jest uwalniany w jelitach, kiedy rzeczywiście jesteśmy po posiłku. I one wiążą się z nim, aktywują go i to zmniejsza uczucie głodu, zwiększa poczucie sytości. W efekcie dochodzi do zmniejszenia spożycia pokarmu i spadku masy ciała pacjenta. Co jeszcze robi? Dlaczego właśnie on jest stosowany głównie, jeśli chodzi o rejestrację cukrzycę? Dlatego, że zwiększa wydzielanie insuliny przez komórki beta-6, tak? I czyli on tak naprawdę jest zależny od stężenia glukozy, bo kiedy stężenie glukozy we krwi jest duże, to stymulujemy wydzielanie insuliny, a gdy stężenie glukozy zmniejsza się, to oczywiście to wydzielanie jest hamowane. To są bardzo, można powiedzieć, inteligentne. Tylko z tych leków, jak zobaczycie Państwo, to jest semaglutyd, dulaglutyd, liraglutyd, I ten taki Mounjaro teraz, bardzo wielu pacjentów jest na Mounjaro, to jest takie naprawdę wow teraz. Większość tych leków, za wyjątkiem Rybelsus, jest administrowana podskórnie,
raz w tygodniu. Dlaczego ten Mounjaro jest taki określany jako chyba najbardziej skuteczny? To jest agonista receptorów GLP-1 też, ale także agonista GIP, czyli hormonów, które regulują poziom cukru we krwi. I, czyli lek taki jakby podwójnie celowany. No właśnie, to jest, jeśli chodzi o farmakoterapię. Są też... Dwie minutki mam jeszcze? Dobrze, wyrobię się. Neuromodulacja, za mało rzeczywiście jest jeszcze badań, jeśli chodzi o neuromodulację w BED. Są badania o neuromodulacji w anoreksji. Tu mamy za mało tych badań. Myślę, że rzeczywiście świat powinien być otwarty na neuromodulację. Powiem o TMS-ie, czyli Transcranial Magnetic Stimulation, przestrzeszkowa stymulacja magnetyczna. Często są protokoły w Polsce od dawna, jeśli chodzi o depresję. Jeśli chodzi o BED, też jest niedużo badań, ale są badania, które potwierdzają skuteczność TMS-u w BED, zmniejszają kompulsywność, impulsywność i jak to wszystko działa. Widzicie Państwo, mamy tutaj bardzo silne pole magnetyczne, które indukuje prąd i przez cewkę, nawet kilku tysięcy amperów. I to pole elektryczne z tym polem magnetycznym działa na struktury mózgowe, także doprowadza do depolaryzacji na poziomie makroskopowym i na poziomie mikroskopowym. Można powiedzieć, że mamy troszkę taki podobny efekt, jak mamy w elektrowstrząsach, tylko oczywiście jest to badanie nieinwazyjne. Głównie stymulujemy korę grzbietowo-boczną, tą dorsolateral prefrontal cortex, tak? Tych sesji musi być kilkanaście. Uzyskujemy zmiany w przepływie krwi, w metabolizmie, neuroprzekaźników. Co jeszcze? Mogłabym Państwu powiedzieć. Jeśli chodzi o kanabinoidy, bardzo niewiele, jeśli chodzi o BED. W kanabinoidy tak, ale powiem, że w anoreksji. Jest coraz więcej takiej bogatej literatury, że rzeczywiście kanabinoidy w przewlekłej anoreksji działają i pozwalają rzeczywiście rehabilitować bardziej ciało. Także byłam zdumiona, kilka naprawdę bardzo ciekawych artykułów. Jeśli chodzi o tą nową farmakoterapię i kanabinoidy w BEDzie, no, nie spotkałam takich artykułów, które bym mogła Państwu zaprezentować. A i stosowane takie interwencje psychoterapeutyczne. Na pewno CBT, ale ten ulepszony, enhance. Dlatego, że tu mamy potężną pracę nad zaburzoną regulacją emocji. DBT, czyli terapia dialektyczno-behawioralna. I ona rzeczywiście tutaj bardzo się sprawdza. Terapia interpersonalna i różne treningi uważnościowe. Terapia autoagresji, właśnie tutaj ten moduł dialektyczno-behawioralnej pracy, głównie składa się z takich pięciu modułów, czyli mamy tam taki trening uważności, mindfulness. Jest potężna praca nad tolerancją dystresu, potężna praca nad regulacją emocji i efektywności interpersonalnej, czyli właśnie społecznych kompetencji i wybierania drogi środka właśnie. To jest, uważam, że bardzo inteligentna terapia. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.